Ale kurde, jak ta moneta ale teraz wygląda. Nie? Widzisz, słońcem. Że jest denar węgierski. Z Madonną i z dzieciątkiem, tak? Zanim zaczniemy odcineczek, już w najbliższą sobotę, tak jak obiecałem, kierownik Arkadiusz, będą również poszukiwania w Lelowie, na tym samym miejscu, co półtorej tygodnia temu, czyli tak jak mamy teraz odcinek, to z tych poszukiwań właśnie jest film. Teraz co dopiero zdążył stopnieć ten śnieg, który zalegał, więc detektor będzie bliżej gruntu i może się to przełoży na więcej skarbów. Więcej skarbów. I witajcie na kanale sklepowym. Jest godzina 5:40, sobota. Tutaj mam sprzęt do zabrania na dzisiejsze poszukiwania, ale jedna rzecz się nie zgadza. Jedna rzecz się tylko nie zgadza, a mianowicie to, że wszystkie pogodynki, które sprawdzaliśmy parę dni temu, mówiły, że dzisiaj będzie bezdeszczowa pogoda, a tymczasem przed chwilą jeszcze deszcz bardzo mocno padał, teraz jakby już się chyba kończy, ulewa, także myślę, że za dwie godziny, jak dojadę już do Lelowa, to będzie... Jestem już na miejscu, prawie przestało padać w międzyczasie, ma wyjść zaraz słońce, teraz trwa odprawa. Kierownik Arkadiusz wszystkich poucza. Co do pozwolenia, pozwolenie chyba wziąłem, jest. Obłoszczeń tam za bardzo nie ma, no tak standardowo kopiemy. Teren poszukiwań to nieużytki oraz pole rolnicze. Taki średniej wielkości teren jak na nasze spotkania. No i pierwszą dyspozycją, jaką dostałem, to pojechać dla kierownika Arkadiusza i Odyna po jakąś herbatkę. No a że stację daleko, to aż mnie zawiało na koniec pol, więc minęła godzina prawie, zanim wróciłem i już wróciłem na pierwsze efekty. Ty, to jest 1300? Która moneta 1300? Ta, która nie, z tych? Nie, to nie jest ta. U mnie była babka z tym. Kazimierz Trzeci Wielki. Tak? Czekaj, to jest... A ja, co on mówił? Kazimierz Wielki, tu jest. Dobrze mówiłeś, że tam jest taka ten baba jakby. Tak? No. No i tu jakaś... No nie wiem, czy ja to... O, dziecko, patrz, ma dziecko na kolanach. To jest nawet chyba mniejsza od tej 1/4 kopiejki. 1/4 jest taka... Mała. Tu masz orła idealnie ustawionego do ciebie. A tu się nie możemy dopatrzeć, czy jest... Podobną do tej... Ja o, teraz tak... ładnie widać. A tutaj mamy... Mówisz, kopiejka widzę, tak? Mhm. I grosz międzywojnie. No ale chyba w dobrym stanie w miarę. Czyli 1800, 1/2 kopiejki. 1899. A musisz chwilę poczekać, jakaś chusteczka, troszkę złomie. W złomie mi leżą. Ja myślałem, że to jakieś fajne, coś starszego, ale no widać, że jest z formy. Jakieś... Kopiejki się zdarzałem, już widziałem. To jest... Tutaj trochę starsze o, chyba jest. 1865. Czyli po powstaniu styczniowym. No, no i tu jest ta trochę starsza monetka druga. Już patrzę. Aha. O! No to już fajne, no nie? O, no to. To już czuć, że to jest coś. To już jest coś, no nie? Pokazujcie. Prześliczne sreberko. I to jest... Ładny stan nawet. Bardzo ładny stan. I przed chwilą znaleźliśmy, raczej znalazł kolega monetę Kazimierza Wielkiego, pół grosza. Ale tu jest jakieś... Tu jest trochę inna właśnie, taka ciężko... Zaraz ją zidentyfikujemy, ale jest piękne srebro z orłem. Zobacz, jakie wielkie srebro. Mhm. Orel, nie? A tu masz jakieś takie, tak jak masz tych Gustawy Adolfy, ja to masz takie... że to jest tego Olbrachta, ale to jest inna. Inne ja ten takie... zaraz Kindziała się zapytam, co to jest. Kindział będzie wiedział. Kindział się nie zna. Oj, to się nagrało. Jeszcze raz, powiedz.
No tu mamy zmianę asortymentu. No. Same takie, tak zwana zieleźnia. No tu mamy kolcok i idziemy dalej. Może będzie szczęście. Jest i on. Sam złom mówisz. Tak. Moneta jakaś? Nie, jeszcze nic. Nie. Sam złom. Raczej rolniczy, na pewno rolniczy. Sprawy rolnicze. No to się mogą zdarzyć, bo pole niedaleko, tylko czy jest obsiane. Czy ktoś sprawdzał? Chyba jeszcze nie, bo ono jest za tym wzniesieniem. Że tylko po prostu plomba. No. Ale tak, wcześniej była tak niewyczyszczona. Ale kopnę cię, nagrywasz. Sygnał stabilny, powtarzalny. Ja. Bardzo powtarzalny, nieprzerywany. Na złomo. Ależ się zrobił światłocień teraz. Nie nagrywaj nawet, bo się zgubiło. Jak to się zgubiło? No było i nie ma. Tak się nie bawimy. Bawimy. Patrz, w dziurce od zwierzątka. Zwierzątko tam jest? No. Bardziej z tej strony. Zwierzątko zakosiło. Piękne. Cudowne. Myślę, że chociaż łuska to jest. O, moneta. Fajna. Znaczy nie wiem, czy fajna, ale nie spodziewałem się. Myślałem, że będzie znowu. Wiedzieć nie wiemy, co to, ten znak ciekawy. Ale coś tam jest, można powiedzieć, dotrzeć. No. Jedna, druga kopiejki, tak. Tak? Pół kopiejki? Tak mi się wydaje, no. Zobacz. Było... A, ładnie, no. To jest węgierska z 1915. Mhm. No, ale ładna kopiejka. Nie, wiesz, to nie jest boratynka jest tutaj. Ładnie. Tylko jest, kurde, jest taka mała. O, 1915, to? Jasny. Patrz, to jest zajebista monetka. Druga chyba. Adam! Chyba drugi denarek, chyba zobacz. Bo ja tam... Tak? Czekaj, zaraz go porównamy, bo tu mam już na pewno, że to jest denarek. Tu niewiele widać, ale tu bardziej coś. Czekaj, to jest denarek na pewno. Co tu macie? To jest ten... Patrz, drugi chyba, nie? Patrz. Połóż go. No pewnie. Denarek, a obróć go. No ja! No ja, denar gigantyczny drugi. Gratulacje! Wyjątkowo się lepi, jakby się miało magnesy w nogach na tym polu. Źleczka. Plomba? Nie, guzik. Mezaniek, nie? No a tu. Dosyć mocno. Pole rolnicze też coś daje radę. A to co? O, to jest może takie inne. O, jakaś ręka. Ręka, która leczy. Każdy, kogo dotknę, będzie dotknięty. No naprawdę, daję na to gwarancję. Ręka, która leczy. Marku, te pole rolnicze to się czuje teraz jak te pociągi szybkie, nie? Te na magnesy. No bo tak ciąży ta noga. Aha. Pewność, że moneta, tak? Miała być moneta, ale nie wiadomo. Bardzo ładny sygnał, tak czy inaczej. I na wierzchu jest... O nie, jednak kawałek skrzyneczki czy czegoś. A nie, coś... Łyżeczki kawałek, końcówka łyżeczki. Nie, dziadostwo jakieś. Nie warto. Teraz mówisz, że nie warto? No nie warto. Tego jeszcze? Nie. Na pewno? Nie. To ktoś takie coś znalazł już. Na samym początku nie wiedział. Ten. To jest, ale że... On to? Plomba. No i tu nie wiedziałem właśnie, co to jest też. I dzwoneczek. Plomba. I? Jesteśmy na skraju pola rolniczego. I to bilety na wejście, tak? Monet. No to dzisiaj dużo monet posypało. Już dochodzi godzina 12. Opuściłem pole, gdzie wszyscy szukają. Niektórzy zdecydowali się szukać na polu rolniczym. No a ja muszę przygotować tutaj. Mam dwie fajne sałateczki. No i ciasto. Takie tam ciasto borówkowe. Gdzie tu jakiś kruk, tak? Kruk gołąbek w pokoju. Fajny, no. U was jakieś śniegowyczka? Gdzie potem te monety powyciąga się. Jakoś tak. Powiedz, co tam weszło? No, dzisiaj się fajnie udało. Monetki. Dwa denarki jagiellońskie.
To jest denarek węgierski podobno. Trzeba go jeszcze zidentyfikować. To jest jakiś pół grosz. To Adam będzie na filmie identyfikacja monetek. Kopiejki 10. Gorejący. Jak to było? To musimy powtórzyć w Google. Tak, to się wygoogla. No i to co wychodzi, kopiejki, halery, czy jak się nazywa, helery, guziczki jakieś, nabijka. I te dwie pierwsze, nie? No i tu jeszcze jakieś, o. Film zamiast w 2-3 godziny, to montowałem go w sumie 4 dni, także plansza z początku filmu jest już dawno nieaktualna. Te poszukiwania będą teraz najbliższą sobotę. No i również widzimy się w niedzielę z kierownikiem Dawidem. A to by było na tyle. Czas znowu goni. Trzymajcie się, cześć.